Niech będzie pochwalony Jezus i Maria, drodzy bracia i siostry, niech Bóg was błogosławi. Zanim zacznę mówić, podziękuję naszej drogiej Matce Maryi. Droga Matko, dziękuję Tobie za to, że dałaś mi okazję bycia w tym Twoim domu, w Twoim ogrodzie. I abym przedstawił te drogie cuda, które Twój Syn uczynił w moim życiu i życiu mojej rodziny. Matko, dziękuję Tobie, że przyprowadziłaś mnie tu, żebym był z Tobą. Pochodzę z Dubrownika. Jestem dzieckiem, tak jak liczni w czasie bierzmowania. Ostatnie spotkanie wtedy miałem podczas bierzmowania. Po bierzmowaniu powiedziałem z Bogiem i do zobaczenia podczas ślubu. I próbowałem odnaleźć się we wszystkim. W młodości zostałem bez jednego z moich rodziców. Mój ojciec zginął w wypadku samochodowym w 1988 roku i w moim sercu było uczucie mniejszej wartości. Nie miałem brata ani siostry. Gdy w szkole dostawałem lanie, nikt mnie nie bronił. Nie miałem możliwości pobiec do kogoś, żeby mnie bronił. Oprócz mamy oczywiście, ale tata jednak daje to takie bezpieczeństwo i z tego powodu uczucie mniejszej wartości w życiu. Szukałem wartości w różnych miejscach, szybka jazda, nocne życie, wszystko razem, jak najdalej od Pana. I gdzieś podczas mojej młodości, pod koniec szkoły średniej, zauważyłem, że coś dzieje się z moim głosem, że mój głos staje się coraz lepszy i można coś z nim zrobić. Po raz pierwszy spotkałem się z teatrem. Przed teatrem przez pewien czas zajmowałem się nawigacją. Jechałem przez cały świat. Pływałem na statku. Gdy słyszeli, jak śpiewam, powiedzieli, to nie jest dla ciebie, zajmij się śpiewaniem. Zgłosiłem się w Dubrowniku na audycję, dostałem rolę w teatrze i tam żyłem. I tu zaczęła się moja kariera, wzrosło moje uczucie wartości. Czułem, że jestem śpiewakiem, który może osiągnąć karierę na świecie. Wtedy poznałem moją kochaną żonę w Dubrowniku podczas jednego z moich występów. Później szybko się zaręczyliśmy, jeszcze szybciej wzięliśmy ślub i małżeństwo. I mówię, zrealizuję się, jeszcze żona mi w tym pomoże, abym się zrealizował w moim życiu. Gdy wzięliśmy ślub, śniłem nadal o mojej karierze. Chciałem, abym zrealizował się jako piosenkarz światowej sławy. W Zagrzebiu kształciłem się, ale Zagrzeb to nie było dla mnie miejscem, gdzie miałem być. To nie to miejsce. Wyjechałem do Londynu. Tam była audycja. Zgłaszali się, by śpiewać w operze. Zgłosiłem się i dostałem główną rolę. I to była moja okazja, aby zdobyć świat. Wyruszyłem do Londynu, licząc na to, że jeżeli moja żona zostanie w Chorwacji, a ja w Londynie, to wytrwamy. Tak oddaleni. Przyjechałem do Londynu, dostałem stypendium, kształciłem się. Dostałem jednego z najlepszych profesorów z Akademii Royal. Zacząłem spędzać czas z bogatymi milionerami, którzy chcieli, abym ja dla nich śpiewał. I moja kariera wznosiła się do góry. Miałem okazję śpiewać w wielu miejscach, ale co się wydarzyło? Oddalenie między moją żoną i mną doprowadziło do tego, że powoli oddaliliśmy się od ciebie, od mocnego zakochania. Motyli, które wokół nas się wznosiły, zaczęła się cisza, złość. Moja żona i ja bez przerwy kłóciliśmy się przez telefon, rozmawialiśmy, obwinialiśmy się, ty jesteś winny, ty jesteś winna.
i coraz bardziej oddalaliśmy się od siebie. Znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że zdjęliśmy obrączki, już nie mieliśmy obrączek na palcu. Nie rozmawialiśmy przez miesiące. Słuchaliśmy przyjaciół, którzy nam radzili, słuchaj, on nie jest dla ciebie, ona nie jest dla ciebie. I w ten sposób diabeł zaczyna działać przez różnych ludzi. I coraz bardziej oddalaliśmy się od siebie. Do tego była taka sytuacja, że mówiłem coś żonie, mówiłem, że jak jestem blisko ciebie, to nie podobam się sobie. Przez miesiące w ogóle nie rozmawialiśmy przez telefon. W Dubrowniku na początku 2014 roku usiedliśmy, by wypić kawę, razem porozmawiać o rozwodzie. Usiedliśmy i myśleliśmy, jak powiemy o tym rodzicom. Już mieliśmy plan, że się rozwiedziemy. Ale siła, której wtedy jeszcze nie znaliśmy, ten drogi Bóg pomógł nam, powiedział, nie czyń jeszcze tego. Powiedzieliśmy sobie, dobrze, jeszcze chwilę. Wróciłem sam do Londynu na pozostałą Zagrzebiu. I co się wydarzyło? Moja pycha doprowadziła mnie tak daleko, że gdy widziałem jakąś okazję, że mogę zaśpiewać, to myślałem, a teraz tu zrealizuje się. Poznałem Lubomira Szmunowicza, kapłana, który działał w misji katolickiej w Londynie, który powiedział, żebym śpiewał w Londynie w kościele pod wezwaniem serca, Najświętszego Serca Jezusa. I pomyślałem, okazja, teraz będę śpiewał tym naszym Chorwatom. Przyjechałem na koncert i ojciec Lubo powiedział mi, mógłbyś tu przyjeżdżać w każdą niedzielę, aby tu w chórze śpiewać, aby nam trochę pomóc. Powiedziałem, no nawet mi się to spodobało, zaśpiewam dla naszych ludzi. Przybyłem i co niedzielę msza święta. I ojciec Lubo powiedział, mógłbyś tu przyjść do nas na misję, mieszkać tu razem z nami. Powiedziałem, może przyjechałem, może tak być, przyjechałem. Moje ego było takie ogromne, byłem na szczycie świata. I teraz co ja mam zrobić z jednym franciszkaninem? Na kawę porozmawiamy, poznał moje życie i mówi, Stiepu, to wszystko dobrze z tymi twoimi bogatymi ludźmi, z milionerami. A gdzie twoja żona? Zawsze jesteście oddzielnie. I co pewien czas to wspominał. I powoli dawał mi literaturę, o której nie wiedziałem, że istnieje. Zacząłem czytać Pismo Święte, które wcześniej nawet nie znałem. Nie wiedziałem, co znaczą te skróty KRY, czyli skróty nazw księg w Piśmie Świętym. I dał mi Pismo Święte, żebym czytał psalmy, czytałem psalmy Dawida i powoli moje serce stawało się coraz większe. Zobaczyłem, że Bóg zaczyna działać w moim sercu, że coś zaczyna się zmieniać i powoli wieczorem przechodziłem blisko jego kancelarii, tam były drzwi, szklane drzwi i on mnie widział i wołał, chodź, czytamy, teraz będziemy czytali z Pisma Świętego, liturgię godzin, wieczorem, ja teraz tam u niego czytamy liturgię godzin, byłem zmieszany, ale czytaliśmy i powiedział mi, wiesz, ty mógłbyś zrobić powiedz całego życia. To wiesz, co to jest. Czyli mówisz wszystkie grzechy, które uczyniłeś od młodego wieku. Mój drogi przyjacielu, jak mam wyspowiadać się tu u ciebie? Ty wszystko o mnie wiesz i teraz jeszcze muszę powiedzieć mu wszystko to, co najgorsze w moim życiu. I teraz co będzie? Powiem wszystko to, co złe było w moim życiu. Stracę przyjaciela, trudno. Przygotowałem 3-4 kartki A4. Przygotowałem się do spowiedzi i później on powiedział, teraz wypocznij, podzięki Bogu za to, że cię przyjął. Przyszedłem do mojego pokoju, uklęknąłem na podłodze w moim pokoju, patrzyłem
na niebo, jak wiatr niesie obłoki i powiedziałem: Jezu, jeśli Ty istniejesz, a teraz wierzę, że Ty istniejesz, wierzę w to, wejdź w moje życie, zmień je, uratuj mnie, uratuj moje małżeństwo. Teraz Tobie oddaję moje życie. I w tym momencie rozpłakałem się jak małe dziecko i zasnąłem. I gdy rano się obudziłem, poczułem, tak jakby ktoś wagon zdjął z moich pleców. Ojciec Ljubo powiedział: módl się za swoje małżeństwo, swoją żonę. I zacząłem się modlić. Zacząłem codziennie chodzić na mszę świętą, co tydzień spowiadać się, przyjmować komunię świętą. Zacząłem modlić się za moją żonę. Nie wiedziałem, gdzie jest, co robi. W ogóle długo nie rozmawialiśmy, nie mieliśmy żadnych relacji. I w pewnym momencie zdecydowałem się, bo prawdziwie przeżyłem nawrócenie. Poczułem, że Jezus mnie objął. Chciałem to powiedzieć mojej żonie, dać tego świadectwo. Powiedziałem sobie: napiszę wiadomość. I to było po kilku miesiącach nierozmawiania ze sobą. Napisałem do niej wiadomość. Mówię: wiesz, Jezus żyje. I w tym momencie przychodzi od niej do mnie wiadomość. Wiem, muszę Ci powiedzieć, co mi się przytrafiło. I teraz nie rozumie, co się dzieje. Ona dzwoni do mnie, ja do niej. Zapomnieliśmy o tym, że jesteśmy przed rozwodem. Zaczęliśmy mówić o Jezusie. Codziennie wieczorem rozmawialiśmy, czytaliśmy Pismo Święte razem. Zaczęliśmy wspólnie razem każdej nocy przed snem czytać Pismo Święte, jak brat i siostra w Chrystusie. Zapomnieliśmy o tym, że jesteśmy mężem i żoną. Jesteśmy bratem i siostrą w Chrystusie. I im więcej mówiliśmy o Jezusie, tak jakbyśmy na nowo się zakochali w inny sposób. I w pewnym momencie mówię do niej: moja żono, mam uczucie, że ja nigdy nie odszedłem od Ciebie, ale mam takie uczucie, jakbyśmy nigdy bliżej nie byli siebie. Trójkąt miłosny, z jednej strony ja, na drugiej stronie żona, a trzeciej Bóg. I mówię: chcę do Ciebie wrócić. To było niesamowite. Wszyscy wiedzieli, że mamy się rozwieść. Spakowałem swoje rzeczy, spakowałem do samochodu z Londynu, zabrałem wszystko to, co miałem, dwoma samochodami przywiozłem. To uklęknąłem obok niej, objąłem jej nogi i powiedziałem: moja droga żono, przebacz, byłem strasznym mężem. Sława Jezusu. Chwała Jezusowi. A wyobraźcie sobie, co ona powiedziała. Tak, byłeś straszny. Nie, ona uklękła obok mnie i objęła mnie i powiedziała: ja byłam straszną żoną. W tym momencie Pan nas zbawił, uratował, wrócił nas do siebie. To było niemożliwe. My nie wierzyliśmy w to, że ktoś może uratować nasze małżeństwo. Nikt w to nie wierzył, a Jezus wierzył, uratował nasze małżeństwo. I od tego momentu zaczęliśmy razem żyć sakramentami, codziennie chodzić na mszę świętą. Dołączyliśmy się do jednej wspólnoty w Zagrzebiu, we wspólnocie Marii Bystrycy, Dobry Pasterz. I z żoną mieszkamy razem. Zapomniałem o karierze światowej. W Zagrzebiu wielbimy Pana i powoli, po pewnym czasie wracamy do Dubrownika. Zdecydowaliśmy to. Nie mogłem śnić nawet o tym, że wrócę kiedyś do Dubrownika. Dubrownik jest piękne miasto, ale nie możesz tam robić kariery. Nie ma tam niczego, tylko turystyka, nie ma śpiewania. I wracamy do Dubrownika. I modlimy się. Ja to szybko mówię.
swojej żonie wczoraj powiedziałem, tak trudno dawać mi świadectwo, jest coraz więcej wydarzeń, tak jak apostoł Jan powiedział, wszystkie, nie zmieściłoby się we wszystkich księgach świata to, co uczynił Jezus. Tak jest i w naszym życiu. Nie możemy, nie jest w stanie wszystko zmieścić się w jakichś księgach, to, co Jezus uczynił w naszym życiu. Co Jezus pragnie, powiedziałem, Jezu, zdobyłeś nas, oddajemy się Tobie. I co ja teraz mam robić w moim życiu? Czy mam śpiewać pieśni duchowne? Duchowe, czy co mam robić? A Jezus powiedział nam, abyśmy poświęcili się ludziom, którzy znajdują się na marginesie, na krawędzi. Dzieci bez rodziców, ludzie słabi, osoby z problemami intelektualnymi, z trudnościami, które oddzielają nas. Ludzi, którzy oddzieleni są od centrum wydarzeń. I zdecydowałem się, że pewien czas będę wolontariuszem na oddziale paliatywnym. Na tym oddziale są ciężko chorzy pacjenci, abym przynosił im radość. Tak zdecydowałem. Co tydzień odwiedzałem chorych. I miałem nieopisane spotkania z nimi. Niektórzy ludzie, którzy umierali, byli w wierze, im było łatwiej umrzeć. I moja pieśń tylko pomagała w odejściu na drugi świat. A ludzie, którzy byli w innej wierze, ateiści, a którzy nie wierzyli, może też osoby, które były chrześcijanami, pisali się jako chrześcijanie, a tacy nie byli. Śpiewałem im barkę, czy Jezu, potrzebuje cię do pewnego roku, tak miał na imię, do Pana podszedłem do Niego i zacząłem Mu śpiewać Santa Lucia, Sole Mio, coś, co nie ma duchowej treści. I przez pewien czas spędzałem, byłem z Nim, staliśmy się przyjacielami i pewnego razu On mnie zapytał, dlaczego Ty przychodzisz, kto Cię tutaj wysłał? A ja Mu mówię, Jezus. A On mi mówi, a ja kocham tego Jezusa, który wysłał Ciebie do mnie. I mówię do Niego, drogi Roko, pyta mnie, jak Ty się nazywasz? Ja mówię, Stiepo. I ten mężczyzna zaczął płakać. Ja pytam go, dlaczego płaczesz? Co się stało? I on zapłakany w łzach mówi, mój świętej pamięci ojciec nazywał się Stiepo. Jak miałem 18 lat, ostatni raz widziałem go, gdy wyjeżdżałem do Ameryki, gdy płynąłem statkiem. I tu teraz Stiepo śpiewa przed odejściem z tego świata. Zobaczcie, jak Jezus wszystko wie i mówi, czy uczynisz coś dla mnie, jak ja mówię do Niego, czy uczynisz coś dla mnie, a On wcześniej nie chciał się spowiadać. Ja mówię, czy spowiadasz się? A On mówi, tak, chcę. Kapelan szpitalny, mówię mu, On chce się wyspowiadać. Podchodzi kapelan szpitalny, wyspowiadał go i następnego dnia ten Roko umarł. Było tu wiele wzruszających spotkań, spotkanie w domach dla starszych, chorych. Dzięki drogiemu Panu byłem w pewnym pomieszczeniu, w którym byli starsi mężczyźni. Zaśpiewałem jednemu, drugiemu, trzeciemu, a ten czwarty był jakby w śpiączce i mówią do mnie, nie musisz śpiewać dla niego, on i tak nie usłyszy. A zacząłem mu śpiewać o łasce.
po pierwszej nucie ten człowiek się jakby obudził, otworzył oczy i położył ręce za głową i mówi dziękuję, dziękuję. I później zasnął. Następnego dnia przychodzę i pytam, jak ten pan, a oni mówią, że w nocy umarł. Niesamowite doświadczenie. Zacząłem śpiewać pieśni duchowe. Teraz mam również taki album wydany z pieśniami. Pan pokazał mi ogromne światła, sceny. W Londynie mogłem występować, mieć miliony, sławę, ale odrzuciłem to. On mi to pokazał, widziałem jednak, że to nie podoba się mojej duszy. I Pan pokazuje inną stronę, przemijanie życia, jedną śmierć, gdzie odchodzimy, nie będziemy wiecznie na tym świecie. I im bardziej On przez to mnie przeprowadzał, moje serce zaczęło się całkowicie zmieniać, doświadczać życie w inny sposób. Zacząłem kontemplować razem z Panem, kontemplacja. Sentimento to festiwal w Dubrowniku. Festiwal włącza do udziału ludzi z różnych marginesów społecznych. I wszystko to było piękne. A jaki był jednak problem? Jednym wielkim problemem było to, że ja i moja żona nie mamy dzieci. I co teraz? Jesteśmy nieszczęśliwi z tego powodu. Nie możemy zrealizować jako rodzice. Już długo jesteśmy w małżeństwie. W tym roku już 14 lat będziemy małżeństwem, ale dziecka nie ma. Pewnego dnia wzywa mnie jeden drogi brat w Chrystusie, karmelitanin, który był na misji i poprosił mnie, żebym pojechał razem z nim do Medjugorje na pielgrzymkę. To było w 2020 roku, latem, brat Drażyn. Ja zdecyduję się jechać razem z nim na pielgrzymkę. Przez dwa dni z Pelieszca pielgrzymowaliśmy do Medjugorje. I pragnąłem, żeby Maria wyprosiła u Jezusa dla mnie dziecko. Mówiłem, wyproś u Jezusa dla nas dziecko. Gdy przyszedłem na Podbrdo, oddałem matce tę prośbę. Po powrocie z Medjugorje, gdy wróciłem do domu, tej samej nocy śnił mi się chłopak, chłopczyk. Widziałem, że będziemy mieli syna i słyszałem w swoim sercu głęboki głos. Marian, imię. Maria, imię. I przyszło mi do głowy, no jak mężczyzna, Maria. Ale może być odmiana tego imienia. Nigdy nie zapomnę. Rano znalazłem obrazek Jezusa, jak trzymie na ręku małego chłopczyka i na górze napisałem Maria to imię. I to było pocieszenie w tym naszym smutku, bo nie mamy dzieci. Jesteśmy członkami stowarzyszenia wspierającego życie. A byliśmy rodziną, która nie ma potomstwa. I gdy wróciłem do domu, ten sen, to pragnienie w sercu było gotowe i oddane Matce Bożej. We wrześniu, 8 września, moja żona podczas czytania, gdy słyszała czytanie z Ewangelii i pocznie dziecię, nada mu imię Emanuel. I ona w tym momencie mówi, będę w ciąży. Ona to doświadczyła, poczuła to. Za miesiąc moja żona zaszła w ciążę po 13 latach. I ja i żona byliśmy tak oczarowani tym cudem. Bardziej cieszyliśmy się z tego świadectwa, że Bóg przez Maryję to uczynił. Bardziej cieszyliśmy się, że będziemy mieć dziecko. I myślałem, niech to będzie chłopak, tak jak było powiedziane. I tak urodził się mały Matej, Maria.
Proszę, żeby żona tu podeszła. Pan uratował nasze małżeństwo z ruin. Na nowo nas wybudował. Jeszcze dał nam dziecko, które teraz śpi. Spokojnym snem. Samo ty spawaj, tak? Śpi. Niech Bóg was błogosławi. Może pieśń Niebo miłości. Niebo miłości. Tą pieśń razem z żoną napisaliśmy. I ta pieśń mówi, gdy Jezus cię dotknie, wszystko się zmienia, stajesz się dzieckiem, patrzysz na świat innymi oczyma, w tym zaczyna się, spoczywa tajemnica życia, niebo miłości, prowadź mnie, abym leciał jak wolny ptak, prowadź mnie do nieba, gdzie ty jesteś i ukryj mnie w Twoim objęciu, gdy życie przeminie, a moja dusza do Ciebie poleci, to będę patrzył na Ciebie prawdziwymi oczami i w tym spoczywa tajemnica życia.